Muszę powiedzieć, że piąty memoriał Ireny Szewińskiej, przy najlepszej obsadzie chyba w historii tych naszych memoriałów. To, że Ada powiedziała, że wtorek to jest słaby dzień, ale mitingi na całym świecie organizuje się w różne dni. No nie mamy takiego farta, żeby być sobota, niedzielę, bo jesteśmy w turze kontynentalnego turu Złotej Ligi, tak tą nazwę pięknie. I tam muszą, jakie Hengelo miało niedzielę, my nie możemy mieć, żeby pokrywały się te daty, więc mamy to wtorek. Mam nadzieję, że to będzie szczęśliwy wtorek, piękna pogoda, wspaniali lekkoatleci i lekkoatletki wystartują w naszym memoriale, gdzie będą, mam nadzieję, piękne wyniki. Tak. Nie ukrywam, że ten memoriał będzie stał pod względem na najwyższym poziomie, mógłbym powiedzieć, że finałów Mistrzostw Świata, w życiu motem kobiet, mężczyzn. Pchnięcie kulą poza jednym rekordzistą świata, który no, chciał bardzo przyjechać, ale jakoś nie udało się na kilka meetingów, żeby zakontraktować jego przyjazd. Natomiast też sprinty, bardzo szybkie bieganie. Mam nadzieję, że wschodząca gwiazda z USA, która pobiegnie 200 metrów i będzie to bieg na takim poziomie, że to będzie najszybszy bieg na ziemi polskiej, gdzie może prawdopodobnie paść taki wynik poniżej 20 sekund na 200 metrów, dawno tutaj w Polsce w ogóle nie biegano. I mam nadzieję, że wiele osób, które przybędzie na ten stadion, kibiców, którzy mam, przynajmniej liczę na to, że będzie kilkanaście, a może kilka tysięcy osób będzie oglądało na żywo te zmagania. Mam nadzieję, że atmosfera i to wszystko, co dookoła robimy, że będzie coś wspaniałego. I pani Irena oczywiście z góry patrzy na nas i co my robimy i dla niej, że to jest memoriał dla nas najbardziej prestiżowy, który musi się odbywać w Bydgoszczy i mam nadzieję, że będą wyniki na najwyższym poziomie. A tutaj akurat mówiłem o 200 metrach, 200 kobiet też i 100 metrów kobiet, gdzie pani Irena zdobywała wiele medali na Mistrzostwach Europy i Igrzyskach Olimpijskich.